Obchodziliśmy wczoraj rocznicę powstania warszawskiego. Nie wiem, czy widziałeś kampanię z udziałem Mike'a Tysona. Być może słyszałeś o tym, że wziął udział? Obiło mi się tak. Co o tym uważasz? Właśnie o... Bo to budzi kontrowersję, prawda? Że właśnie tak, ktoś taki jak Mike Tyson wypowiada się o powstaniu warszawskim, a dodatkowo i chyba przede wszystkim, że nosi powstańczą opaskę. Co sądzisz na ten temat? Czy to jest mniej więcej, to nie wiem jak nawet to porównać. No, jeśli faktycznie wie, o czym mówi, zgłębia historię i interesuje go to, to jest okej. Jeśli miało to na celu rozpropagowanie tego w ten sposób, po prostu dla rozpropagowania, to chyba nie jest do końca okej. Nie wiem, co on myślał. Robiąc to, nie potrafię się do tego odnieść. No to jest, myślę, sól ziemi naszego kraju. Stąd te kontrowersje. Mam tylko nadzieję, że nie czytał z kartki.